Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magat. Witam was moi drodzy w kolejnym filmie informacyjnym. Dziś omówimy sobie dosyć świeży temat, więc będzie tym razem o nowych pancernikach niemieckich. I teraz tu jest dosyć sporo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o te okręty. Póki co nie mamy podanych parametrów, ale mamy podaną całą gałązkę, także to nie będzie jakieś tam odgałęzienie od któregoś tieru, tylko od trójeczki będziemy jechali tutaj z grindem. Jak wyglądają te okręty, to widzicie mniej więcej. Mamy tutaj praktycznie w każdym wariancie okręty, które są wyposażone w podwójne wieże. I tak, ten jest obrzydliwy wręcz, jeżeli chodzi o wygląd. To jest taki jakby gra w szpep z downem trochę. Chociaż nie, tu ma dwie wieże, także okej, tu jest jedna z przodu. To taki, no ale patrząc po tych nadbudówkach, to taki faktycznie gra w szpep, coś tego typu. Wygląda to obrzydliwie. Te już są trochę ładniejsze, ale co dalej? Jeżeli chodzi o charakterystykę tych okrętów. Mamy tutaj informację, że okręty od tieru 3 do 5 są wzorowane na projektach Imperialnej Marynarki Wojennej Niemiec. Na prawdziwych okrętach. Wzorowane, podkreślam, wzorowane na prawdziwych okrętach, które brały udział w I wojnie. I teraz tak. Czym się one będą charakteryzować? Koncept tej nowej gałązki będzie tutaj zawierał następujące rzeczy. Będą służyły te pancerniki do walki na blisko. Tak jakby stare pancerniki niemieckie nie służyły, dopóki nie spierdzielili perków kapitańskich i sekundarki. Ale pancerniki mają służyć do walki na blisko. Okej. Okay. Będzie w tym im pomagał niska wykrywalność. Będzie im pomagała niska wykrywalność. Dobre sekundarki, tak jakby stare pancerniki ich nie miały. Oraz, no to nie wiem, czy będzie pomagać, ale będzie cechą charakterystyczną. Mała liczba dział głównej artylerii. And long range of fire, czyli krótki zasięg. No to w zasadzie nie da rady tego wykorzystać inaczej niż na blisko, bo jak mamy krótki zasięg, to sobie tam nie poszalejemy. Oczywiście można zrobić tutaj jeszcze moduły na zasięg, w zależności od tego, jakie te zasięgi będą bazowo. Okręty będą wyposażone również w torpedy dalekiego zasięgu. Także możliwe, że wolne, ale o dosyć dużym właśnie zasięgu. I no, ale zastanówcie się w ogóle, co robi Wargaming w tym momencie. Oni mieli drzewko, które się nadawało w zasadzie najlepiej do tego, żeby walczyć na blisko, bo sekundarki, nie? Wchodzi rework perku, który te okręty praktycznie równa z ziemią i no w zasadzie nikt ich nie używa tak jak powinien, bo się nie sprawdzają. No sekundarki trafiają 20% pocisków przy full zrobionym buildzie pod sekundarkę, czyli nie warto go robić, bo palimy się jak stoksiana, a celność sekundarki jest taka no niezbyt zadowalająca, powiedzmy. To zamiast naprawić te okręty, które są w grze, no ale w sumie po co, bo może nowa linia będzie wymagała więcej free expa, bo stare pancerniki niemieckie większość już ludzi ma, a jak wejdzie nowa linia, to będą to musieli grindować od nowa i będą przetapiać free expa, żeby szybko dojść do dziesiątki i znowu się zrobi wczesny dostęp i będą pieniążki. Także najpierw tworzy się problem, o tym mówił Flamu kiedyś, najpierw tworzy się problem, a potem sprzedaje się rozwiązanie. No niby to jest linia dostępna do zbadania, więc nie trzeba będzie inwestować, ale większość graczy na pewno zrobi jakieś tam inwestycje, czy stałe kamo, czy free expy, czy inne pierdoły. Także widzicie, jak piękny model marketingowy przyjmuje Wargaming. Zamiast naprawić coś, co już istnieje i było w tym dobre, tworzy zupełnie nową linię, która no w zasadzie będzie pełniła bardzo podobną funkcję. Mamy tutaj, mają być dobre sekundarki, dobry kamuflaż i krótki zasięg artylerii plus torpedki. No także no w zasadzie okręty do gry na blisko. Zależy ile tego kamuflażu będzie, jakie będą kalibry dział i tak dalej. Ale to w zasadzie na ten temat to możemy sobie tylko pogdybać póki co, bo wiadomo, że CC-ki dopóki nie zejdzie na nie embargo, czyli gdzieś pod koniec fazy testowej tych okrętów, no to nic więcej wam na ich temat nie powiemy, bo nie możemy, ale Flamo, który już CC-kiem nie jest, on może sobie dorwać pierwszy lepszy replay, gdzie taki okręt wystąpi i sobie może go doszczętnie omówić, także fuck logic, nie? I tak, tu mamy pancerniki niemieckie nowa linia, która rozwiązuje problem, który powstał na skutek działań Wargamingu. I teraz mamy tak. Chociaż przyznam szczerze, że ja bardzo lubiłem do tej pory okręty robione pod sekundarkę i bardzo żałuję, że te, które obecnie są w grze, zostały z tej sekundarki wykastrowane. Oczywiście można to zrobić pod sekundarkę, takie Ohio, takie Massachusetts czy niemieckie pancerniki 8-10, ale skuteczność tego ognia jest fatalna, więc to jest po prostu bezsensowna inwestycja.
Ale no, jeżeli, no ja osobiście będę te okręty grindował, ja lubię walkę na blisko, bo nie ma kampy, ale może się to wiązać z tym też, że ktoś przyleci albo przypłynie, będzie nas świecił i dostaniemy w pierdziel, zanim zdążymy do przeciwnika dopłynąć, bo przecież możemy mieć, będziemy mieli, znaczy mały zasięg. No ale może kamuflaż jakoś to umożliwi. Także bądźmy dobrej myśli, sama idea zrobienia hajsu w ten sposób jest no trochę paskudna, ale pomysł na takie okręty mi się podoba, bo ja takie okręty lubię, więc to jest plus. I co więcej, spójrzmy teraz, w jakim kierunku podąża ta gra, moi drodzy. Trwają jeszcze wielkie bitwy, a już mamy zapowiedziany okręt Tieru 10, zaprojektowany w 1915 roku, gigantyczny battlecruiser, szybki do tego, wyposażony, podkreślam, wyposażony w uzbrojenie kalibru 508 mm, co prawda tylko 6 rur, ale jednak. A Wargaming mówił, że takich kamuflaży, znaczy przepraszam, takich kalibrów poza Yamato nie będzie. Również niska wykrywalność i cienki pancerz, także to będą dość charakterystyczne cechy okrętu. Tak trochę podobny do Huda, no ale projekt jest dosyć stary, w związku z czym pewnie Wargaming tutaj coś tam jeszcze wykombinował z tym okrętem, żeby on się jakoś na dychy nadawał. Nie chciałbym, żeby wielkie bitwy były polem do wytestowania Satsumy i Hanowera jako przyszłych okrętów premium, bo bardzo możliwe, że będzie taka opcja, tylko myślałem, że to będzie poligon do sprawdzenia tego ognia korygującego. I ten sam pomysł mi się podoba, ale robienie z tego dodatkowych premek i dodatkowego źródła zarobku, no to tak trochę powiem wam, średnio to wygląda. No kalibry, ile tam jest? 510 mm Satsuma ma, tak? O ile dobrze pamiętam. Chyba tak, bo tam jest ten sam kaliber co na Shikishimi, ale mamy jedną wieżę więcej. No i cóż. W tym materiale to jest chyba wszystko. Zapraszam Was do dyskusji i przemyśleń w komentarzach. I na dziś tyle. Do usłyszenia i na razie, moi drodzy.